Od pierwszego zrzutu cichociemnych, który miał miejsce w Dębowcu, mija 76 lat, ale Śląsk Cieszyński pamięta. Pierwszy zrzut cichociemnych odbył się właśnie tutaj w naszej gminie, w naszej miejscowości w zasadzie. Mimo że był to pomyłkowy zrzut, ponieważ lekki błąd nawigatora i brak paliwa spowodował, że zamiast pod Włoszczową wylądowali cichociemni w Dębowcu. I właśnie w centrum Dębowca przed pomnikiem cichociemnych odbyła się uroczystość poświęcona temu wydarzeniu. Gościem honorowym był 96-letni ostatni żyjący cichociemny Aleksander Tarnawski. Przede wszystkim pamiętam o tych czterech panach czy cichociemnych, którzy razem ze mną skakali, a zwłaszcza z moim już nieżyjącym też cichociemnym panem Heczko. A równocześnie pamiętam o tych wspaniałych dziewczynach i chłopakach, którzy podczas wojny, a było ich setki, i poświęcali się czasami nawet niepotrzebnie, bo tam, żeby, mówiąc już tak pompatycznie, wywalczyć wolność. No. W obchodach uczestniczył również Emil Steller z Dębowca, który pamiętnej nocy przewiózł bryczką zrzuconych w Dębowcu cichociemnych na stację kolejową w Skoczowie. Nie padało, słońce świeciło i cieplej było jak dzisiaj. A ojciec mówi, żeby nie jechał przez Ochaby, bo tam większy ruch, bo to główna droga, nie? Z Katowic na Wisłę. No i że tam może być jakaś kontrola, mówi, jedźcie sobie tu przez Simoraz. No i tu przejechałem przez Simoraz. Uroczystość uświetnił występ dzieci ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum w Dębowcu. Następnie delegacje i poczty sztandarowe złożyły pod pomnikiem kwiaty. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.